Witajcie, witajcie serdecznie. Kolejny odcinek, krótki odcinek tematyczny, czyli jak wypisać dokument CMR. Tu już pokazuję. Powiem Wam, postanowiłem nagrać taki odcinek, ponieważ sam, kiedy zaczynałem pracę jako kierowca busa po Europie, byłem zestresowany, jak to wypisać, jak to zrobić. Patrzyłem na youtuberów, szacun dla tych youtuberów, którzy dają wartość właśnie w internet, wrzucają tą wartość, pomagają innym kierowcom i nie tylko. Ponieważ jest dużo też głupoty na tym wszystkim, głupot i głupotek na tym internecie, ale ja zawsze szukam wartościowych ludzi, wartościowych tematów właśnie i sam też staram się jakoś podzielić tym, co najlepsze. No i co? Do rzeczy. Jeżeli chodzi o dokument CMR, ja tutaj mam całą taką zgrzeweczkę, jak to się mówi, świeżutką i tutaj mamy, prawda, międzynarodowy list przewozowy, to się nazywa fachowo. I tutaj mamy 5 kopii i jeden oryginał. Czyli wiecie, no tak to ma być. Pierwsza, powiem Wam może w ten sposób bez wypisywania. Pierwsza tutaj strona to jest oryginał. Oryginał, tutaj oryginał. O, oryginał to jest dla firmy, która Was załadowała. To jest oryginał, zostaje. Później, po prostu będę mówił po ludzku, żeby to wszystko było zrozumiałe. Później mamy niebieski. Niebieski zostaje na rozładunku dokument i reszta jest Wasza. Reszta jest Wasza. Raz, dwa, trzy. Trzy papierki są Wasze. Pamiętajcie, pierwszy czerwony na załadunku oryginał, drugi niebieski na rozładunku i trzy kopie są Wasze, Wy zabieracie do firmy i oczywiście wszystko musi być podbite. Zaraz Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. O, słuchajcie, światło jest jakie jest, szukałem najlepszego tutaj w ciężarówce, ale co? Myślę, że będzie widać. W razie czego to piszcie mi w komentarzach, macie jakieś pytania. Słuchajcie, tutaj w tym miejscu, nie będę tutaj może tego zapisywał, ale w tym miejscu znajduje się pieczątka, przeważnie pieczątka nadawcy, tak jak tu widzicie, czyli ta firma, w której się ładujecie. Tutaj zawsze to Was nie interesuje, to interesuje firmę, w której się ładujecie. Później co mamy tutaj? Miejsce przeznaczenia, no to też generalnie oni wypisują. Zdarza się, że w 90% tak jak ja miałem, nawet jeżdżąc po zachodzie, wypisywała firma, czyli odbiorca, powiedzmy firma, miejsce przeznaczenia. Jeżeli Wy wypisujecie taką CMR-kę, to ja wypisuję tylko miejsce przeznaczenia z firmą, tutaj nawet tu się nie trzeba się bawić tutaj w te szczegóły, wiecie, to naprawdę nie ma się tutaj co stresować tymi rubrykami, bo tak samo tutaj data załadowania, możecie to wpisać, ale nie trzeba, jeżeli Wam firma wypisuje, to generalnie ktoś w biurze to zawsze tutaj wypełni. Mnie co interesuje, tak, nas co interesuje, odbiorca, jeżeli my wypisujemy tutaj odbiorca, daty nie musicie, możecie wpisać oczywiście, żeby było szczegółowo i później mamy tak, tutaj. To jest pozycja numer 6, słuchajcie, i tutaj też widzicie, tu są tabeleczki, jedna, druga, ojej, tyle tabelek. I powiem tak, jak wypisujecie, na przykład macie 10 palet, to się wpisuje 10 palet i tyle. Nic tu więcej nie wpisujcie. Bez jakichś stresów, waga, na wagę nieraz się wpisuje też na oko. Albo po prostu z innych dokumentów magazynowych, które dostajecie, możecie to wpisać. Ale mówię, w 90% wypisuje to zawsze firma, która wam po prostu to ładuje. Mówię tak, no tak mówię po prostu przy okazji, gdybyście mieli takie sytuacje, żebyście wiedzieli, gdzie co jest. Później tutaj stempel, tutaj wydajecie swój stempel tutaj, po środku, nie? Tutaj daje nadawca, wydajecie tutaj i tu daje odbiorca. Z tym, że tak jak mówię, pierwsza strona czerwona jest zawsze dla nadawcy. Tutaj będziecie mieli niebieską, którą zostawię się u odbiorcy, już podbitą, wypisaną też. Co jeszcze? Tutaj ja tu wpisuję numery rejestracyjne. Tu i tu wpisuję numery rejestracyjne. Można dać tutaj pieczątkę, ale też nie patrzcie tutaj na te przewoźnik inny czy coś. Na to nie patrzcie. Tutaj wystarczą po prostu numery rejestracyjne, tu wasz podpis, przepraszam, parawka i tyle. I cała to jest cała filozofia wypisywania dokumentów. Także może pokażę Wam przykładowy taki jeden egzemplarz. Myślę, że się nic nie stanie. Poświęcę jeden egzemplarz po prostu na pokazanie Wam, jak to wygląda. No i moi drodzy, no światło jak światło, także jeszcze raz sorka, ale co? To co, tak Wam powiem na szybko, tak to się robi, na szybko, no po prostu się robi dosłownie na kolanie się takie CMR-kę można wypisać. Tu Was nie interesuje, to jest tutaj pieczątka firmy musi być, Wy tego nie wypisujecie. Chociaż się zdarza, że musicie dopisać CMR-kę, no to wypisujecie tutaj nazwę firmy powiedzmy i tyle, zdarza się, ale to rzadko.
odbiorca, czyli tu jest jakaś firma Mixtex, wymyślona przeze mnie oczywiście, miejsce, możecie też wpisać Gdańsk, datę możecie, nie musicie, ja tego nie wpisuję, możecie to wszystko, data załadowania i miejsce oczywiście, a ja tego nie wpisuję, tu ile palet, ile kilogramów, tu jest pieczątka wasza, czy waszej firmy, czyli tutaj moja i parawka. I parawka, i tyle. I tak to wygląda. Tu jeszcze, przepraszam, numery rejestracyjne. O. I tak to wygląda u mnie na szybko. I zawsze, nie ma z tym nigdy problemów. Tak robię już od kilku lat i zawsze takie CMR-ki przechodzą. Także jest to wszystko tutaj zgodne, jak to się mówi, z przepisami. I do tego jeszcze dostajecie. Zaraz wam. Do tego jeszcze dostajecie, słuchajcie, taką deliverkę. O, tutaj może tak pokażę, bez adresów. Taką deliverkę tutaj, delivery note, czyli list taki przewozowy jakby dodatkowo, gdzie macie napisane kilogramy też, gdzie macie napisane ilość, co to jest, dokąd to jest, także też do tego jest CMR-ka, którą wy przeważnie wydajecie CMR-kę na firmy, ale nieraz jest, że na firmę, na którą jedziecie, już CMR-ki dają. Także zapytać się zawsze, nie wypisywać, tylko się zapytać, bo ja nieraz wypisywałem po prostu i marnowałem CMR-kę niepotrzebnie. CMR-ki, bo wiecie, jak się stale po Europie latało z kraju do kraju, trzeba było stale mieć CMR-ki i szkoda było nawet jednej CMR-ki, tak wam powiem. Ale nauczyłem się i naprawdę jest to bardzo proste, także dla początkujących oczywiście mówię, bo wiem jak to było, jak ja zaczynałem i po prostu skupiałem się, jak tutaj patrzałem na YouTubera, jak to wypisywał i wiecie. I rozumiem oczywiście osoby, które się uczą, bo każdy kiedyś zaczynał i zaczyna się zawsze od tych najmniejszych kroków, jak dziecko. W każdym zawodzie, w każdym miejscu, czy to człowiek się przeprowadza, czy zmienia pracę, zawsze się zaczyna, jest się po prostu takim małym dzieckiem, które się uczy, ale powiem wam, szybko to ogarniecie, bo to naprawdę jest bardzo proste i logiczne. Także co, pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka, zapraszam na kolejne oczywiście u mnie niedługo duże zmiany, duże, duże zmiany, zobaczycie, także obserwujcie mój kanał i co, pozdrawiam serdecznie i pamiętajcie, pozytywnie i do przodu.